Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór Państwu, witamy w magazynie Trójgłos. Dzisiaj znowu w pełnym składzie. Arek Stolarek do nas dołączył. Dzień dobry, Arku. Cześć, jestem, witam. Witamy Cię z powrotem, Bartka. Witam jak zwykle, można powiedzieć. Witam wszystkich. No i ja też jestem, niestety, to jak niech tam sobie każdy niepotrzebne skreślić, jak mawia Dariusz Kuczmera. Cóż panowie, no jesteśmy w trakcie gorącego okresu i nie mam na myśli tutaj tylko pogody za oknem, chociaż to też oczywiście, no ale okres gorący, no bo wiadomo, okres transferowy, okres przebudowy drużyny, na razie mało o odejściach, bo dowiedzieliśmy się na razie o tym, że odeszło do nas 5 piłkarzy, ale to już było, to już jakiś czas temu i raczej niespodzianek w tym nie ma. No ale zapytam Was, czy jesteście jakoś zaskoczeni tym, że ktoś z zawodników, których już pożegnaliśmy, którzy opuścili kadrę, uważacie, że powinien zostać, dostać jeszcze jakąś szansę, czy to są słuszne ruchy? Przypomnę, Patryk Wolański w tej grupie, Hubert Wołągiewicz, Łukasz Turzyniecki, Christopher Mandiangu oraz Kornel Korda, z którego wypożyczenie zostało skończone, wrócił do Korony Kielce. Bartek, my chyba rozmawialiśmy na ten temat, mam wrażenie, już w którymś z tych głosów. Arka nie było tydzień temu, to może Arku, Ciebie bym poprosił, żebyś się wypowiedział, czy jesteś jakoś zaskoczony, albo uważasz, że coś inaczej z tymi nazwiskami można było zrobić dla Widzewa. Nie jestem zaskoczony. Krótko. Tak jest, Haaland style i dzisiaj tak będę opowiadał. O, to czeka mnie ciekawe wyciąganie z ciebie wiadomości. Nie jestem zaskoczony i chyba to było naturalne, że tak się skończy. Chyba każdy z tych zawodników miał świadomość tego, że pewnie odejdzie. No, tak myślę, że właśnie tak było w przypadku każdego z nich. I tyle, także jeśli dla nich to nie było pewnie zaskoczenie, no to... No myślę, że tym bardziej dla innych też nie powinno być. Ja myślę, że trzeba pierwszą ligę budować, no właśnie w takim kierunku, jak te doniesienia medialne gdzieś tam podpowiadają. Czyli młodszych jakby zawodników gdzieś tam nie na pół roku, a na no co najmniej półtora, dwa, bym tak powiedział. No, o tym będziemy oczywiście rozmawiać. Dowiedziałem się wczoraj z ust Łukasza Turzynieckiego, który gościł na antenie naszego radia i Łukasz powiedział dość zaskakującą rzecz. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałem o tym, ale on powiedział, że jeszcze tuż przed zakończeniem sezonu albo zaraz po zakończeniu, ale na świeżo, no Widzew wykazywał chęć przedłużenia jego kontraktu, pozostania Łukasza w Widzewie, co wydawało mi się bardzo zaskakujące, bo byłem przekonany, że jest to zawodnik już od dawna niewidziany w drużynie. No, ostatecznie spotkały się te obie strony i doszło do porozumienia, że Łukasz chciałby zmienić otoczenie, chciałby pójść do Zagłębia Sosnowiec, które to o niego zabiegało już od dobrych kilku miesięcy. Więc z jednej strony można założyć, że Łukasz był myślami już w Sosnowcu, ale chyba no nie było okazji, żeby udowodnić, że wciąż jest zaangażowany w grę Widzewa, bo grywał niewiele. W ostatnim meczu dopiero ze Zniczem zagrał za kartki, pozował wtedy Łukasz Kosakiewicz. Natomiast byłem przekonany, że i Widzew jest już na nie. Tymczasem okazuje się, że Turzyniecki był widziany w składzie. Jak wy to widzicie, Bartek? Łukasz Turzyniecki przede wszystkim to nie zawód w ofensywie, bo ja myślałem, widząc go po raz pierwszy, drugi, trzeci w meczu Widzewa, to był taki gość strasznie mobilny, strasznie to może złe słowo, bardzo fajnie imponował kibicom takimi wejściami, powrotami, jakimś ślizgiem, jakimś takim, nawet mimo nie jakichś imponujących warunków fizycznych, imponował taką zadziornością, czasem wszedł bark w bark. Ja myślałem, że jak on to przełoży też na połowę rywala, to będziemy mieli całkiem niezłego prawego obrońcę, a z każdym, mam wrażeniem, dniem, może meczem, ten Turzyniecki trochę gasł, a na koniec jeszcze doszły problemy w defensywie, tak jak na przykład w Bytowi byliśmy z Arkiem też i chyba Maciek, ty też byłeś na tym meczu, nam zdjęcie zrobili w Bytowie na początku ubiegłego sezonu, gdzie Karol Czubak strzelił bramkę. Przypomniałem sobie o tym meczu właśnie oglądając jego bramki gdzieś tam na YouTubie w perspektywie właśnie przyjścia Karola do Widzewa. No i ten Turzyniecki tam strasznie zawalał właśnie w obronie.
Później te mecze pucharowe w Pucharze Polski też go nieco zweryfikowały, no i też było chyba jasne, że przyszłości jakiejś wielkiej nie można na nim budować, to po prostu trzeba szukać innych, może tańszych, może młodszych, może lepszych. No tak, no, ale ten pomysł, tak jak... ten pomysł, Bartek, ten pomysł, ten pomysł, żeby go jednak zostawić, jest... no bo tak twierdzi Łukasz. Mocno nietrafiony. Pytanie, kto tak naprawdę stał za tym pomysłem, bo mam wrażenie, że nawet jak widzę z kimś rozmawia, to się okazuje, że tak, jeden człowiek z widzewa z nim rozmawia, drugi go nie chce, trzeci się zastanawia, czwarty, no nie wiadomo. I tak też się trochę pozmieniało ostatnio, jeśli chodzi o pion sportowy, dlatego wiesz, może inni ludzie go chcieli zatrzymać, a inni go pożegnali, to też jest nie wiadomo. Widzew rozmawia, to jest bardzo ogólne pojęcie, trzeba by było doprecyzować, kto tak naprawdę w tym Widzewie go chciał zostawić i się ewentualnie rozmyślił. Natomiast sam pomysł zostawienia Łukasza Turzynieckiego, no jakbym miał to określić jednym słowem, to nieprzyszłościowy. No na pewno. Ja myślę, że dla dobra i jego, i myślę, i dla klubu też jakby, no, decyzja raczej dobra. Poza tym, jak dobrze rozumiem, to mówisz, Maciek, że Łukasz dostał jakąś ofertę rzutem na taśmę, no to biorąc pod uwagę też to, co powiedziałeś, czyli zainteresowanie jego usługami ze strony Sosnowca, które ciągnęło się już jakiś czas, tak jak mówiłeś, no to wiesz, no to jakby poważniej tu jednak chyba wyglądał temat po prostu odejścia, no. Ktoś czuł się pewnie potrzebny tam, a nie tutaj, skoro tu gdzieś tam, jeśli tak jak mówisz na koniec. To jest bardzo, bardzo, bardzo inteligentny chłopak. Na pewno sobie zdawał sprawę, że jak ma tutaj siedzieć na ławce, to woli spróbować po prostu sił gdzieś, gdzie ma czystą kartę, bo też może to półtorej roku, które już za nim, też jakiś wpływ miało na to, jak on się tutaj czuł, jak on się prezentował, że może, no nie wiem, no, czasem jest potrzebny taki świeży start, w zupełnie innym miejscu ci idzie zupełnie inaczej. Zmieniasz barwy, zmieniasz środowisko, zmieniasz to miasto, ten stadion, inni kibice, jakaś taka opcja restartu jest czasem zawodnikom potrzebna i może Turzyniecki jest jednym z takich przykładów, który odpali na przykład bardzo fajnie w Sosnowcu, a to też nie znaczy, że Widzew popełnił błąd, pozbywając się go. Tak może po prostu się złożyło, no, ale no tak jak powiedzieliśmy z Arkiem, inteligentny chłopak na pewno sobie zdawał z tego wszystkiego sprawę i nawet jeżeli jakaś tam chęć powrotu do opcji z Turzynieckim jako pewnie rezerwowym prawym obrońcą na nowy sezon się pojawiła, no ale nie dziwię się ani Widzewowi, że nie chciał go zatrzymać na siłę, że nie proponował jakichś złotych gór, ani Turzynieckiemu, że chciał spróbować sił gdzieś indziej. No nie chciałem wywoływać jakoś na poważnie tematu Łukasza akurat, bo nie wiem, czy on jest bardziej ten temat ważny niż tematy Woleńskiego, czy Mandiangu, czy pozostałych zawodników, tylko byłem trochę zdziwiony tym, że no wydawało mi się, że jest pewniakiem do odejścia, tymczasem może być tak, jak Bartek mówi, że to był pomysł poprzednich władz, poprzedniego obozu, bo tak rzeczywiście Widzew jest, że jak dzwoni telefon i ktoś się przedstawia Widzew Łódź, to należy zapytać, a z której frakcji pan dzwoni, z którego obozu, z tego, z tamtego, a może jeszcze z tamtej partii politycznej o nazwie Widzewski Sejm, więc różnie to rzeczywiście mało może tego, Macie. Mało tego, ja słyszałem historię, że dzwonią jacyś goście z portalu widzewtomy.net i przedstawiają się, że są oficjalnym portalem, a malutkim druczkiem mówią kibiców Widzewa. I wtedy rozmówcy mówią, a oficjalny portal, oficjalna witryna klubu, proszę bardzo, rozmawiamy. No to jest, ale wiesz, myślę, że bo ludzie uwierzą, że to naprawdę, ale w sumie patent nie głupi, nie? Nie, no myślę, że chyba nie tak. Ale tak było, nie... ale właśnie mówię, poważnie mówisz teraz? Nie, no mówię, to oficjalny portal kibiców Widzewa, tak jakby wiesz. Czy to się oficjalnie nazywa? No to nie wiem, a no to musimy po programie ten, musisz mi powiedzieć, kto taki Cymon, bo nie, no nie będę skarżył, ale nigdy nie słyszałem, żeby to jest ciekawe, sprytne rozwiązanie. No nie, no myślałem, że sobie robisz żarty, no to trochę takie nie ten. A później idą do usłyszałem. Czyli ja rozumiem, że... Dzwoni, to mnie chcą. Ale myśmy już z wami rozmawiali przecież. Przecież dzwonił ten tam taki owaki, nie? Albo z drugiej strony też mylą ludzie radia klubowe z naszym kibicowskim, no ale to już nikt nie... To siłą rzeczy, no bo ma bardzo rzadko w ogóle coś takiego jak rozgłosie radiowa przy klubie istnieje, a co dopiero dwie, więc ludziom się też to miesza. No, ale to o tym patencie nie słyszałem, że rzeczywiście oficjalny. No jest swoją tam... drogą znowu mogę być brawa, Maćku, bo widać, że idzie w dobrym kierunku, idziesz z tą całą działalnością. Robi wrażenie w każdym razie. No, staramy się. Dobra, panowie, tematy poważniejsze to chyba kwestia przede wszystkim trenera. Za nami już, patrzę w kalendarz,
tydzień i trochę, półtora tygodnia, no powiedzmy, pracy trenera do biegu. Czy te, Arku, jako pracownik klubu, jako osoba będąca blisko, możesz nam coś więcej powiedzieć niż my, będąc z boku, o trenerze Dobim, bo rozmawiałeś z nim po sparingu, ale to widzieliśmy tą rozmowę na antenie Widzew TV. Natomiast czy coś takiego, czego nie widać, coś nowego zaobserwowałeś? Bo ja mam takie z boku obserwacje, że jest to rzeczywiście człowiek zupełnie przeciwieństwo Marcina Kaczmarka, takie mam wrażenie. Nie twierdzę, że to jest zarzut w stronę trenera Kaczmarka, tylko jest to przeciwieństwo charakterów. Tak jest, nie mówię, że jest lepszy czy gorszy, tylko inny trener Dobi, taki bardziej zaangażowany w ten trening, bardziej wkłada w to swoją osobę, zatrzymuje, podchodzi, podpowiada. W trakcie spotkania też bardzo dużo podpowiedzi. Trener Kaczmarek raczej był taki zdystansowany, stawał sobie z boku, obserwował. Treningi często widzieliśmy, że nawet na stadionie, kiedy był trening rozgrywany, to on nawet nie wchodził na płytę boiska. Nie wiem, czy to było normą, czy to było od czasu do czasu, ale wiem, że bywały takie sytuacje, że sobie wchodził na trybunę, patrzył z góry, być może lepiej widać z góry. No ale jest to jakieś przeciwieństwo. Czy coś je... No i też pomysł na grę chyba będzie zupełnie inny, mniej konserwatywny, mniej taki asekurancki, tylko idziemy na żywioł, do przodu, wysoki pressing, odbieramy piłkę wysoko, na dużej intensywności, raz, dwa podania, kreujemy akcje ofensywne. W Widzewie tym poprzednim, było pod tym względem zgoła inaczej, czyli takie klepanie bardzo cierpliwe piłki, granie koronki, zmiana na strony przez obrońców, kiedy nie można było się przebić jakimś bezpośrednim podaniem. Bardzo duża cierpliwość, a tu raczej taka żywiołowość ma teraz Widzew cechować. Czy takie obserwacje ty masz podobne, czy masz jakieś dodatkowe, których my nie widzimy? Znaczy, ja ostatnio w ogóle byłem chyba tylko raz na treningu w ciągu ostatnich 2 tygodni, bo mamy taki duży projekt, który kończę, i w sumie odnośnie też tych różnic, myślę, że w tym materiale też będzie trochę więcej widać niż jakby było widoczne przez ten cały rok, gdzie tam czasami dostawało się raz jednym, raz drugim, raz trenerowi, raz komuś tam jeszcze innemu, więc będzie taki być może też trochę materiał do porównania tego, jak tam realnie to wyglądało. Natomiast i z racji na to właśnie nie ma mnie na treningach, więc mogę powiedzieć tak naprawdę tylko to, co widziałem w meczu, tam gdzieś jakąś pogawędkę jeszcze sobie innego dnia z trenerem uciąłem. No bardzo, bardzo taka postać, która ja myślę, że to takim pierwszym i najważniejszym wzorem dla trenera Dobiego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest chyba filozofia gry Jurgena Kloppa i gdzieś tam w takiej naszej rozmowie też padło to nazwisko, się szeroko uśmiechnął, dając taki porozumiewawczy znak, że tak, że jakby że jego wizja futbolu jest właśnie bliska takiej ofensywnej grze, wysokiej grze, wysokiemu odbiorowi. Natomiast tak jak powiedziałeś, jakby to też różni się zupełnie temperament od trenera Kaczmarka. Na treningu, tak jak mówię, ja byłem na jednym. Też myślę, że jest to widoczne, ale dużo mniej niż w meczu, no bo w meczu to jest zupełnie inna osoba, jeśli chodzi o trenera Dobiego i trenera Kaczmarka. Tak jak mówisz, trener Dobi, i myślę, że może właśnie to jest jakimś tam takim, może być jakimś kluczem do sukcesu, bo trener Dobi praktycznie te komendy, które wydaje w trakcie meczu, no bo my staliśmy tuż obok ławki rezerwowych, on właściwie jakby przesuwałby pionki na planszy momentami i co ciekawe, jakby to jego przesuwanie pionków, na przykład Poczobuta w tym sparingu, spowodowało to, że Poczobut poprawił swoje błędne ustawienie z pierwszych 10-15 minut i dzięki temu, że przestawiał go za każdym razem, trener powiedział mu, co ma robić w danym momencie w trakcie gry, on później zaliczył 2 odbiory i poszły z tego i chyba 1 gol z tego padła. To były proste sprawy, natomiast no, on po prostu, trener, no, niemal wybiegł na boisko i pokazał Poczobutowi, w którym miejscu ma się ustawiać przy konkretnym ustawieniu z wyjściem akcji przeciwnika, więc to było akurat ciekawe, że on najmniejsze szczegóły jakby nie zostawia swojej analizie, czy jakby takiemu swojemu chłodnemu osądowi, tylko od razu jakby strzela do zawodników z takimi prostymi komunikatami, dosłownie aż takimi, że ma się przesunąć dosłownie o 2 metry wyżej w jakiejś tam określonej sytuacji. I być może na takim poziomie to jest potrzebne, bo nie mamy tu do czynienia z jakimiś wielkimi wirtuozami piłki nożnej, tylko trzeba po prostu pewnie zawodników ustawiać
tak dosłownie być może im wskazywać, co należy zrobić w danym momencie. Jak wiemy, trener Kaczmarek jednak bardziej obserwował mecz, gdzieś tam konsultował się z trenerem Włodarkiem, z nim jakby rozmawiał o tym, co się dzieje. Zobaczymy też, jak będzie jeśli dojdzie do tego, że będą kibice i tak dalej, no na ile jakby jemu przeszkodzi w komunikacji po prostu stadion i to, że będzie mniej słyszalny. Natomiast tak, on widać, że to pod kątem takiego temperamentu, no to zdecydowanie jakby inna osoba, zwłaszcza podczas meczu. No mnie cieszy coś takiego, bo na pewno jakby trenerowi z takim jakby podejściem on też pewnie łatwiej może i trafić do zawodników, bo jakby komunikuje to w taki bardzo jasny sposób, a jednocześnie no ta gra nie jest jakaś skomplikowana, prawdę powiedziawszy, no bo oczywiście wyższe podejście, to są też elementy, które próbowali robić trener Włodarek z Kaczmarkiem, zaznaczyć pewne sprawy, raz to wychodziło, raz nie wychodziło, natomiast tutaj jakby trener Dobi dokłada to wszystko tą swoją osobą, że być może no akurat w sparingu, no wiadomo, no to z trzecioligowcem to wychodziło, też bym się jakoś tam bardzo nie ekscytował tym, ale na pewno warto docenić takich kilka elementów z tego sparingu z trzecioligową drużyną. Bartek, masz podobne obserwacje po meczu z Pogonią? O ile można było w ogóle ocenić z telewizji, tak? No chyba, że byłeś na Łodziance, ale jeżeli tak, to pewnie po drugiej stronie. Nie. W TV, ale dużo rzeczy dało się obejrzeć. W ogóle sparingi to nie jest jakiś taki bardzo reprezentatywny, nie wiem, bardzo reprezentatywna część życia klubu piłkarskiego, no bo sparing no to jest właściwie dla trenera, dla piłkarzy. No tak, ale na czymś musimy bazować, nie? Rozmawiając. Ale widać było kilka różnic i nie do końca nawet bym się porównywał z Pogonią albo oceniał zawodników na tle tej Pogoni, no bo tak jak mówi Jarek, że to był trzecioligowiec, który no za bardzo nie dojechał na tę Łodziankę, ale już można na przykład porównać zawodników, którzy grali w pierwszych 30 minutach czy 40 z tymi, którzy grali w końcówce spotkania i to była już duża różnica, bo na tle takiego samego rywala Mateusz Morzeń na przykład wyglądał gorzej od wspomnianego Bartka Poczobuta. Merwil Fundambo wyglądał lepiej od Roberta Prochownika i tak dalej, i tak dalej. Tak porównując po prostu samych widzewiaków, jak grali z tego typu przeciwnikiem, już było widać różnicę i ten pomysł Dobiego na takie odważne wyjścia na bardzo ofensywną grę, to wiecie dobrze, że no coś takiego mi w duszy gra i ten heavy metal piłkarski Kloppa, no to jest muzyka dla mnie i ja będę z tego bardzo zadowolony. Natomiast no też nigdy nie uważałem i nie uważam, że trzeba atakować na hura. Ja mam nadzieję, że Dobis też zdaje sobie z tego sprawę i Klopp oczywiście gra heavy metal, tam ma się po prostu wszystko trząść, poprzeczki mają grać i słupki i tych akcji ma być po prostu mnóstwo i moim zdaniem to jest sposób na drugą ligę, to był na pewno sposób. Pewnie będzie też na pierwszą, na Ekstraklasę już będzie trzeba trochę bardziej ostrożnie pewnie podejść, ale ten Klopp ściągnął Van Dijka za 80 milionów, ściągnął Alissona za 80 milionów i on w tym z tyłu ma takie bezpieczeństwo poprzez klasę swoich piłkarzy, że może sobie na heavy metal pozwolić. Ja nie wiem, czy u nas Dobi nie zabierze się za gitarę, która jest rozstrojona. On najpierw musi, wydaje mi się, rozstroić tę gitarę. To okienko transferowe też musi być skupione na tym, żeby wzmocnić defensywę, no bo grać heavy metal, a mieć po prostu tylko sobie jakąś taką, no nie wiem, szempolić tylko na tej gitarze, to też nie jest sztuka po prostu, żeby na wariata polecić. Wiesz co, Bartek? Wiesz co, Bartek, ja to do tego tak jakbym mógł wyciwej słowo i dodać, bo ta obrona to jest jak najbardziej ważne, natomiast no zauważ, że jakby trener Dobi od razu, i on w sumie o tym mówi, tak, i to też pokazał w tym sparingu, no, że on chce zaczynać obronę od razu od pierwszego napastnika. To jest też coś, co Marcinowi Robakowi myślę pasuje, bo on wielokrotnie sam wyrywał się do pressingu, zresztą też no, mówił też czasami o tym, że jemu właśnie brakowało takiego podejścia w jednej chwili, bo na to też zwracał trener Dobi w tym sparingu uwagę, żeby nie zostawiać jednego zawodnika presującego, tylko od razu dojść dwoma, trzema w strefie, żeby jeden nie biegał pomiędzy nimi. To jest to, co powiedział on po meczu. On jakby z tego wyszło to jego zdanie, że on nie chce, żeby jeden biegał 100 kilometrów, tylko żeby 10 biegało po 10.
jakby w jego, myślę, takiej wizji tego wszystkiego najważniejszy jest ten moment właśnie podejścia do pressingu, żeby jeśli nie pierwsza, to żeby druga linia od razu nawet nie musiała zajmować się być może defensywą, żeby ta piłka była przejmowana już gdzieś tam w środku i jakby obrońcy być może nie będą najważniejsi w bronieniu. To może być jakby tutaj, odnosząc się do tego, co właśnie mówisz o tej defensywie. Słuszna uwaga i też mam takie wrażenie, że bardzo dużej mobilności wymaga Dobi i to takiej piłkarskiej, czyli te pierwsze metry są co najważniejsze właśnie, nie bieganie maratonów, tylko taki doskok. Nie wiem, czy też zauważyliście te podobieństwo na przykład do meczu ze Stalą Stalowa Wola, najbardziej udanego przez Widzew w całej wiosny. I tam wszystkie bramki, które strzeliśmy właśnie były takim pressingiem, wymuszeniem błędu na rywalu. I tutaj te pierwsze pół godziny było bardzo podobne. Bardzo dużo bramek padło dlatego, że Widzew zaatakował właśnie w tym jednym tempie. Tak na raz przeprowadził taki szturm w pressingu i się pogubili trzecioligowcy. I tak naprawdę bardzo dużo bramek właśnie w ten sposób wpadło dla Widzewa. I wydaje mi się tak już... patrząc trochę pod kątem pierwszej ligi, że u nas mogło być tak w tej trzeciej i drugiej lidze, że no, mieliśmy bardzo analityczne spojrzenie, mieliśmy GPS-y, katapulty, mieliśmy moim zdaniem bardzo dobrych trenerów, czy teraz Włodarek, czy wcześniej Brońszewski, a teraz obaj będą. I to wszystko tak było bardzo fajnie rozkładane na czynniki pierwsze, a czasem wydawało mi się, że ta polska piłka na poziomie trzecim, czwartym rozgrywkowym była bardzo prosta i nie wiem, czy my żeśmy nie przekombinowali w niektórych meczach, czy żeśmy z nadmiernym takim myśleniem nie wyszli na to boisko, bo ja miałem takie wrażenie, że jak Smuda przyszedł pierwsze 2-3 mecze i uwolnił wszystkich ludzi jakby z klatki i wybiegli po prostu jak oszaleli, to Świdnowy Dwór Mazowiecki nie wiedział, co się dzieje, skończyło się 4-0 i później kilka takich wyników było. To na dłuższą metę może nie działać, jeżeli tylko wypuszczasz Tygrysy z klatki, jeżeli nie masz planów na to, co z nimi zrobić w dłuższej perspektywie. Natomiast przyjście do biegu to jest trochę takie wypuszczenie z klatki naszych zawodników. To jest takie trochę władowanie im baterii nowych, taki też dla nich restart, takie pozwolenie im na większą swobodę w ofensywie, na mniejsze przyłożenie do rywala, do taktyki pewnie, do jakichś takich mocno analitycznych aspektów, tylko takie bardziej proste podejście, tak jak Arek też powiedział, że to być może jest dużo prostsza taktyka, co nie znaczy, że gorsza, bo być może odjęcie zawodnikom zadań wszystkich taktycznych, odjęcie im pewnych obowiązków w defensywie i po prostu pozwolenie na atak, no może się okazać, że ten atak będzie najlepszą obroną i to co też Arek fajnie zauważył, że faktycznie ta obrona zaczynała się od Robaka i być może po prostu tu położymy nacisk największy i nie będzie nasza obrona miała tak często okazji do popełnienia błędów. Wywołałeś, Bartek, trochę temat Mateusza Możdżenia i chciałbym tak dosłownie chwilę się na tym elemencie zatrzymać. Mam wrażenie, że to jest piłkarz, który... Wiem, że to tylko jeden sparing, że to niekoniecznie musi cokolwiek mówić, ale mam wrażenie, że to jest piłkarz, który ciągle nie potrafił jakoś z tej klatki, o której ty mówisz, wyjść. Że on jest ciągle gdzieś zablokowany, gdzieś myślami przez poprzednim sezonie. Zresztą mówił to też w wywiadzie dla Widzew TV, gdzie przyznał, że jeszcze nie do końca się udało o tamtym sezonie zapomnieć. Czy my możemy liczyć, że ten piłkarz, albo na przykład jeszcze Henryk Oyama, który akurat w tym sparingu wyglądał dobrze, ale też, skoro przy Mateuszu nie możemy wyciągać wniosków, że to jest występ, który go przekreśla, tak nie możemy powiedzieć, że to jest występ Oyamy, który zmazuje plamę z wiosny. To są na razie tylko pierwsze występy. Ale czy my możemy liczyć, że te nazwiska... I plus jeszcze może Sebastian Rudol, czyli taka trójka zawodników, którzy najbardziej zawiedli w poprzednim sezonie, ale w takim stosunku oczekiwań do faktycznych wyników, jakie oni dawali. Bo myślę, że tutaj jest największy rozstrzał. Zacząłbym od Możdżenia, następny będzie właśnie chyba Oyama, a później Rudol, czyli największa dysproporcja pomiędzy ich dokonaniami boiskowymi w Widzewie, a oczekiwaniami, jakie się wiązały z ich przyjściem. Czy możemy liczyć, że to będzie też trener, który do nich dotrze, do tej trójki zawodników, czy już powoli możemy zacząć spisywać ich na straty? Czy to już jest nie do odwrócenia, jak myślicie? To nie wiem, no jeśli chodzi o Mateusza Możdżenia, to też nie było tak, że on zagrał same złe mecze w Widzewie, nie? No bo wiadomo, że jakby my teraz patrzymy na wszystko
z punktu widzenia meczów covidowych no i tam Mateusz na pewno nie ma się czym pochwalić. Natomiast pamiętam końcówkę jesieni, gdy jednak no, opinia była o Mateuszu Morzeniu taka, że on w końcu się odgrzebał jakby z tego złego. Mało tego, pamiętam, że chyba nawet tu rozmawialiśmy, tak to mogło być tutaj, chyba z Bartkiem już przy jakiejś okazji rozmawialiśmy o tym, że czekamy na tego Morzenia, który przepracował okres przygotowawczy, że właśnie tak, liczyliśmy na to, że to będzie ten moment, no i jakby no znowu ta przerwa druga być może spowodowała, że na niego to źle wpłynęło, na innych gorzej, na niego może jeszcze gorzej, trudno to w tej chwili tak powiedzieć jednoznacznie, natomiast na pewno te mecze po powrocie z COVID-u to nie były mecze Mateusza Morzenia, natomiast ja jestem przekonany, że on sobie z tego zdaje sprawę, bo to też jest gość, który jakby mu też potrafi spojrzeć krytycznie na swoją postawę i no jakby wiem, że oni chcą naprawić to, bo tam no tutaj po powrocie też kilka razy z nimi rozmawiałem i tam jest taka świadomość tego, że to zupełnie nie jest to, czego ludzie od nich oczekiwali i po Sebastianie i po Mateuszu Morzeniu. Co do Rudola jeszcze, to właśnie pytanie, jaki będzie ruch klubu, jeśli chodzi o środek obrony, no bo wydaje mi się, że akurat Rudol jest takim zawodnikiem, który potrzebuje grać i widać było, że jemu no, też nie do końca służyło to, że część sezonu gra, część nie gra, później znowu gra, teoretycznie powinno dać to jasny komunikat, że jak już wchodzisz, no to pokaż, że ktoś się mylił, tak, że to nie ta. Ja mam wrażenie, że trochę Sebastian sam się zagrzebał w tych swoich myślach, kiedy przyszedł Hubert Wołąkiewicz, że jego być może to tak złapało na zasadzie, kurczę, no myślałem, że w tej chwili naturalne jest to, że ja będę grał, a tu się okazuje, że przychodzi facet na sam koniec i po prostu go sadza na ławce i też możemy powiedzieć jakby z perspektywy tych meczów, no że różnie to bywało z Wołąkiewiczem. Więc być może taki splot jakiejś tam sytuacji. Ja podejrzewam, że właśnie on jest takim piłkarzem, który musi grać i jak gra, no to wtedy to działa też na niego pozytywnie. No, ciekawe, czy będzie grał, no to mnie zastanawia właśnie, wiemy, że Wysoki był sprawdzany w sparingu Bondarenko. Także no ja sobie też to tłumaczę tym, że po prostu musiał grać Bondarenko w pierwszym, no bo miał być sprawdzony, tak? Ale no ciekawe, co będzie dalej. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, co będzie właśnie z tym środkiem obrony. No to zanim przejdziemy do transferów, Bartku, właśnie jakie ty masz jeszcze zdanie? Oyama, może nie Rudol, bo to chyba takie trzy najbardziej jaskrawe przykłady zawodu. Zgadzam się, tylko przepraszam Bartek, zgadzam się Arek z tobą, że oczywiście za jesień do Mateusza nie ma się co czepiać. Bardziej mówiliśmy tutaj o wiośnie, czyli jego kolejne podejście do gry widzewie. Może będzie tak jak mówisz, że Mateusza mocno dorwał ten COVID i to, że on szczyt formy na przykład przygotował na okres, w którym de facto siedział na kanapie w domu, bo nie mógł robić nic innego i z tym nie potrafię sobie poradzić. No ale ja jednak od zawodnika z takim doświadczeniem oczekuję, że sobie poradzi. Jasne, bo to nie był jedyny człowiek na świecie, który musiał usiąść na kanapie, tak? Więc tak, jasne, to też działa tłumaczenie. Twojako. Ja nie pamiętam jeszcze, jak on zagrał z Olimpią Elbląg w tym zremisowanym meczu, no bo bez pamiętam szału, zdecydowanie bez szału, tak? No bo tak tutaj jakby gol też z Górnikiem Łęczna, musiałbym to sobie jeszcze raz zobaczyć, czy ten start miał w miarę porządny, czy nie, ale no wiemy, że cały zespół. Tak, strzelił bramkę, tak. Natomiast chodzi mi jakby o całą jego grę i tak dalej, bo no też doskonale wiemy, że cała drużyna ani z Olimpią nie zagrała dobrze, znaczy tak jakbyśmy pewnie chcieli, ani z Górnikiem Łęczna. No Łęczna to był taki kuriozalny trochę mecz, ale obroną wygraliśmy mecz tak naprawdę. Wtedy, tak pamiętam, te dyskusje nasze. Ja mam takie wrażenie w ogóle w Widzewie, może mylne, że jak nie ma stałej wizji klubu, powiedzmy długotrwałowej, to tak odbijamy się od ściany do ściany, od pomysłu do pomysłu. Był rok temu pomysł, żeby postawić na piłkarzy znanych z ekstraklasy, takich już doświadczonych mocno. Tam na PESEL nie patrzymy, ale patrzymy na występy w ekstraklasie, no i wszystkich żeśmy tu ich ściągnęli. Rudola, Morzenia, Oyamę, Wołąkiewicza, Robaka, i tak dalej, i tak dalej. Pawłowskiego, Kosakiewicza
Poczobut akurat w Ekstraklasie nie grał, ale powiedzmy uznany na pierwszoligowych boiskach. No i był taki pomysł i moim zdaniem przesadziliśmy wtedy i brakowało takich młodych wilków, mówiliśmy też o tym tutaj w Trójgłosie, brakowało ludzi bardzo głodnych, bardzo takich, których teraz mam wrażenie ściągamy. Tylko pytanie, czy nie przesadzimy teraz w drugą stronę, czy znowu nie pójdziemy w coś, gdzie tego doświadczenia braknie. No Robak za rok, za dwa może już go nie być, ale też nie chciałbym, żeby był jedynym doświadczonym. I pytanie, czy w otoczeniu młodych wilków, można powiedzieć skillerów dwóch, no to czy ci młodzi wilcy nie pociągną marzenia w górę, bo ktoś musi nosić fortepian, ktoś musi na nim grać. To jest taki slogan, ale bardzo wydaje mi się trafny i też od zarania dziejów mówi się, że w drużynie powinna być mieszanka zawodników doświadczonych z młodością. Jedni wpływają pozytywnie na drugich, tu doświadczeni czują oddech na plecach, młodzi się mają od kogo uczyć. To wszystko jest jakoś takie zgrane. Ja boję się, żebyśmy nie poszli właśnie z jednej wajchy w drugą, wiesz, tak przeciąganie, albo czarne, albo białe. I no to może dlatego właśnie, Bartek, to tylko do powiedzenia, kurde, znowu ci wchodzę w słowo, przepraszam. Jakby, ale chcę potwierdzić to, co mówisz. Chcę potwierdzić to, co mówisz. Może właśnie, wiesz, bo no, Robak wiadomo, że no, wiecznie grać nie będzie. Może właśnie ci zawodnicy, którzy, nie wiem, o tej drugiej ligi, tak jak Rudol czy Morzeń, być może, no, nie wiem, może staną się takimi zawodnikami właśnie, którzy będą jakby tym takim Widzewem nieco bardziej poważnym i być może to z drugiej strony to oni będą potrafili zabezpieczyć jakąś tam fantazję jednego, drugiego czy trzeciego zawodnika. Też ciekawe, zobacz, że nie będzie, no bo pewnie nie będzie, Radwańskiego. I też tutaj rola Mateusza Morzenia może być zupełnie, może nie zupełnie, ale w dużym stopniu inna niż wtedy, kiedy ten Radwański przed nim grał. Może częściej jednak będzie od niego zależała gra w tej trzeciej tercji, a nie pomiędzy drugą a trzecią. Też nie wiemy, kto z nim będzie grał w środku. To jest ciekawe też, co powiedziałeś właśnie, że to otoczenie może wpłynąć, no i niech wpłynie, no bo ci zawodnicy ze swoim doświadczeniem no są po czym, to są zawodnicy, którzy mają ponad 100 meczów w Ekstraklasie, bo Rudol chyba też ma ponad 100. No właśnie, żebyśmy się tylko zatrzymali w takim złotym środku i nie przekroczyli tej granicy, w której będziemy po prostu tak jak Górnik Zabrze Zabrosza jakiś rok temu, już za młodzi, albo no nie wiem, bo u nas mam wrażenie jest coś takiego, że dobra, gramy ekstraklasowymi, nie wypaliło, dobra, to teraz bierzemy samych, którzy nigdy w ekstraklasie nie grali i którzy są po prostu młodzi. Nie wypali, za chwilę będziemy tak, za rok brali rudych, za dwa lata łysych, a za trzy lata grubych. No bo, o, to no jak, przykład, będzie, tak? Jak będziemy brali grubych, to się zgłosi. A ja się ogolę. Tak jest. A ja się ogolę. Albo na rudo, jak masz ochotę. Słuchajcie, panowie, ja mam wrażenie, że to takie rzeczywiście od ściany do ściany rzucanie się to jest zła rzecz, ale jak patrzę na te przymiarki, bo przejdźmy do tego, co grzeje kibiców najbardziej. Jak patrzę na przymiarki, bo chciałem tylko zakończyć, okay. Że to świetnie, że na przykład Dobi przyszedł i planujemy Czubaka, planujemy Fundamu, planujemy młodych, bo to ma okazję się teraz wypośrodkować przed tym nowym sezonem. Ten sezon może być bardzo udany właśnie dlatego, że mieliśmy rok temu doświadczonych, a teraz taka nowa, świeża krew zostanie wpompowana do organizmu i to może zadziałać. Tylko żeby po prostu nikt nie przegiął pałki. O, takie mam tylko życzenie i już oddaję ci głos. No więc dokończę. Te przymiarki transferowe, no wiadomo, oficjalnie zostało sprowadzone na obecną chwilę. No, program nagrywamy z godzinnym wyprzedzeniem, więc czekamy. Może się okaże, że gdy będziecie go słuchać, to już na przykład Krystian Czubak podpisze kontrakt, bo on jest z tego, co mi wiadomo, najbliżej byciem tym numerem 2 latem. Numerem 1 jest Patryk Mucha, ale jak patrzę na te przymiarki, to właśnie jest tutaj mieszanka zawodników młodych z zawodnikami doświadczonymi, no bo jeżeli spojrzymy, Bartek, na Mateusza Michalskiego, no to on już ma, kurczę, 29 lat. Każdy tam gdzieś zapamiętał, gdzieś w głowach ludzi, no może nie każdy, ale wiem, że tak bywa, że gdzieś zapadł nam w pamięć Michalaczek, który przychodził do Widzewa w 2016 bodajże roku, w trzeciej lidze, miał 26 lat, czy 25 rocznikiem, już nieważne, i wszyscy cały czas myślimy, że to jest Michalaczek, a to już jest facet, który za rok będzie miał 3 dychy na karku, więc to też jest zawodnik już może nie wiekowy, ale raczej bliżej mu niż dalej końca kariery.
Tak samo Dominik Kun, który jest przymierzany na lewe skrzydło i też mam wrażenie, transfer byłby już na ostatniej prostej, gdyby nie fakt, że tam w tej Nowym Sączu COVID i to się może przeciągnąć ze względu na kwarantannę, on musi tydzień odczekać i dopiero po tygodniu można mu zrobić badania, czy faktycznie u tego konkretnie piłkarza nie ma żadnego problemu i wtedy można podpisać kontrakt, no bo nie wyobrażam sobie, że w ciemno ktoś podpisze kontrakt z zawodnikiem, który w teorii mógłby mieć kontakt z kimś zarażonym. Najpierw to musi być tu właściwy porządek. Kun ma 27 lat, więc to ściągamy dwóch zawodników, jednego takiego blisko 30, czyli Michalskiego, który już się raczej nie rozwinie. Ściągamy zawodnika w wieku 27, znaczy mamy zamiar ściągnąć 27 lat, a więc moim zdaniem w najlepszym piłkarsko wieku. Tak się mawiało kiedyś, teraz się trochę te granice przesuwają, piłkarze grają dłużej w piłkę, ale powiedzmy, że 27 to jest taki top, taki szczyt, że raczej już się nie rozwinie ten piłkarz, ale jeszcze na tym najwyższym poziomie będzie w stanie rok, dwa pograć. Plus właśnie młodzi, Czubak, plus Bondarenko, który był sprawdzany, kto wie, czy do niego nie wrócimy. Czubak 20 lat, tak, jeszcze młodzieżowiec w najbliższym sezonie w pierwszej lidze. W defensywie Bondarenko 22 lata, więc już nie młodzieżowiec, w Pucharze Polski będzie jedynie młodzieżowcem jeszcze przez rok. Słychać o bramkarzach, którzy mieliby przyjść, to też młody gracz, taki jak Miłosz Mleczko, chłopak 21 lata, więc młody talent do ogrania. Fandambu 21 chyba też, dobrze pamiętam, 22, 21, Fandambu jakoś tak w tych okolicach. No więc bierzemy zawodników rzeczywiście i młodych, i dodatkowo jeszcze takich, którzy może już młodzi nie są, ale jeszcze nie są staruchami, nie są Wołąkiewiczem, nie są Robakiem. Ja myślę, że to jest dobra konstrukcja, to co w tej chwili jest tworzone, bo jak spojrzymy na kręgosłup tej drużyny, który został, no, bo są głosy, że Marcin Kaczmarek zostawił za sobą spaloną ziemię, że żadnego piłkarza nie wychował, że nie mamy kręgosłupu, że wszystko trzeba budować od początku. Ja się z takimi stwierdzeniami nie zgadzam. Mamy Wojciecha Pawłowskiego w bramce, nie wiemy, czy przyjdzie ktoś, kto będzie mógł go wygryć ze składu, czy nie, zobaczymy. Mamy Daniela Tanżynę, 31 bodajże, tak? 30 miał w zeszłym roku, no rocznikiem 31, pamiętamy tę bramkę urodzinową. Aczku, że no, przewrotnie, że jeśli miałbym o kimś powiedzieć, że jakiś postęp zrobił, to nie wiem, czy to nie będzie Bartłomiej Poczobut, który według mnie piłkarsko dużo zyskał tym, że przyszedł do Widzewa i że rok zagrał jako podstawowy zawodnik przez cały sezon, akurat właśnie u trenera Kaczmarka, z takimi zadaniami, jakimi on zagrał, bo pamiętam go doskonale na samym początku sezonu, kiedy był bardzo dobry w interwencjach w defensywie, w przerywaniu akcji, w dobrym ustawianiu się, przyjmowaniu piłek pańskich czy bezpańskich w odbiorach. Później zostały mu dorzucone w trakcie sezonu, można powiedzieć, te zadania wynikające z rozegrania. Więc jeśli miałbym o kimś powiedzieć, że się być może rozwinął, a może nawet nie być może, to byłby to piłkarsko chyba właśnie Poczobut, tak myślę. No i jeszcze Radwańskiego też się wymieniało, znaczy, że się też, ale to się patrzy na Radwańskiego pod kątem też tej wiosny, jak mówiłeś, ale wrócę do tej myśli. Mamy ten trzon w postaci Pawłowskiego, Tanżyny, być może Poczobuta, może Możdżenia, bo wydaje mi się, że jednak Mucha chyba nie jest ściągany na ławkę, raczej to jest taki żołnierz Dołbiego, który będzie w jedenastce. No i Robaka, tak? No i na skrzydłach może się okazać, że będziemy mieli dwóch nowych skrzydłowych. Może się okazać, że no, jednego nowego starego, no ale rok nie widzieliśmy Michalskiego, to jest inny pewnie piłkarz niż ten, który odchodził do Radomiaka. Prawdopodobnie będziemy mieli innego lewoskrzydłowego. Bardzo możliwe, że będziemy mieli w ataku obok Robaka Czubaka. To też w ogóle ciekawa sprawa, to też bym się na chwilę zatrzymał, panowie, bo przypomnijmy, tylko jeden młodzieżowiec jest wymagany w pierwszej lidze, to już jest zmiana, nie trzeba dwóch i wygląda na to, że koncepcja jest taka, że i mi ta koncepcja się bardzo podoba, nie wiem jak wam, że tym drugim napastnikiem obok Robaka byłby 20-letni Czubak, a więc temat młodzieżowca mamy załatwiony. Dodatkowo jest to chłopak, który już tych bramek nastrzelał w drugiej lidze, który zdaniem wielu osób posiada naprawdę duży talent, jest to bardzo dobry ruch Widzewa. Tylko mam jedno pytanie do was. Czy on nie jest za bardzo podobny do Marcina Robaka? Czy to nie jest taki piłkarz jeden do jednego, tylko że o mniejszych umiejętnościach, o mniejszym doświadczeniu, ale jednak taki młody Robak? I czy ustawienie dwóch takich zawodników... Czubak to jest rocznik... Jaki rocznik jest młodzieżowcem? Nie, jaki 2000, rocznik 2000. 2000. 2000 lub młodsi. 9-9 już ten status traci w lidze. No i to pytanie powtórzę, czy Czubak nie jest takim drugim Robakiem i oni wzajemnie nie będą w stanie za bardzo współpracować na boisku?
No zobaczymy. Robak często się też cofa do rozegrania, lubi to, widać, że jakby nie pasuje sposób rozegrania akcji całej drużyny, to stara się jej pomóc. Widzieliśmy go często na skrzydłach, widzieliśmy go często gdzieś tam właśnie w takich akcjach dwójkowych też z Rafałem Wolsztyńskim próbował, a też Wolsztyński nie jest jakoś diametralnie innym napastnikiem od Robaka. Nie wiem, czy się nie będą mogli uzupełnić, czy przy taktyce do biegu to może nie wypali. Zobaczymy, jak skrzydła będą wyglądały. Ja tylko do Michalskiego chciałem na chwilę wrócić, bo nie wiem, czy nie ważniejszą kwestią niż to, jak się przez ten rok zmienił, tylko do jakiej drużyny wraca, bo ja mam wrażenie, że on się samoistnie stał takim liderem całego Widzewa, no bo był najlepszym piłkarzem w tej trzeciej lidze, zawsze w czołówce strzelców całej ligi Widzewa i z takiego no miłego chłopaka, który gdzieś tam sobie na skrzydełku hasa szybko, nagle urósł w oczach wszystkich na takiego gościa, który miałby to wszystko dźwigać. No i moim zdaniem to nie była zupełnie rola pasująca do jego i charakteru i pewnie do tego, co prezentował. Ten karny w Częstochowie, przez który wielu kibiców go ocenia przez pryzmat tego karnego, no to jest właśnie też taki przykład tego, że no, to może niekoniecznie być lider, ale to może być dobry skrzydłowy, że on przychodząc do drużyny, gdzie jest Robak, gdzie jest taki Morzyn, gdzie jest Poczobut, gdzie jest Tanżyna, powiedzmy nie oszołomiony nowym klubem i trybunami, tylko już taki kawał skurczybyka, jak to śpiewają na zegarze i zupełnie inny Daniel. Ma po prostu drużynę taką bardziej właśnie stabilną, z kręgosłupem, a on może być po prostu skrzydłem, on nie musi dźwigać tego całego ciężaru ciała. Nie musi być gwiazdą, tak? Nie musi być tym, który będzie w może blasku fleszy. Może być po prostu skrzydłowym i jeżeli nikt go nie dopuści do stałych fragmentów gry pokroju rzutów rożnych i rzutów wolnych, to będzie to bardzo dobry transfer, moim zdaniem. To jeszcze pamiętajcie, wracając, no właśnie, to jest ciekawe to, co powiedzieli o Czubaku, no bo pamiętajcie o jednej rzeczy, o której nie mówimy, czyli zmiana systemu gry i to, że odpada nam człowiek o zadaniach typowej dziesiątki. Więc grając z dwoma napastnikami mamy do wyboru już tylko dwóch zawodników w środku pola. No i mamy tych, którzy grali w poprzednim sezonie, plus Mucha, który dochodzi. I to też jest ciekawe, że zawodnik, który będzie grał w ataku obok Robaka, no teoretycznie myślę, że trzeba się liczyć z tym, że jeden lub drugi musi mieć te trochę takie konotacje właśnie do zejścia niżej, podejrzewam, do być może do jakiegoś udziału w rozegraniu, no chyba, że właśnie trener Dobi z pełną świadomością zrezygnuje z takiego sposobu gry i to po prostu będzie jakiś inny pomysł, tak? Natomiast no, też trzeba pamiętać, że Widzew grał poprzednie pół roku, no właśnie przyzwyczajony do obecności zawodników w pewnych strefach, więc tutaj też to jest zadanie i bardzo mało czasu ma na to trener i cały sztab, żeby ewentualnie zawodników na nowo przyzwyczaić, tych, którzy już byli, do swojej roli w innym ustawieniu i z innym pomysłem na grę. Więc to mnie właśnie też zastanawia i ta rola Czubaka, o którym mówisz, na ile Czubak będzie mógł być Czubakiem takim, jakim był dotychczas, a na ile będzie musiał się zmienić lub na ile Robak będzie musiał się zmienić, żeby ewentualnie wypromować tego, który być może miałby zająć jego miejsce w kolejnych latach. Ja pytałem Arku... No właśnie, to jest zdanie, sorry Maciek, to jest zdanie ostatnie Arka, które jest chyba najważniejsze w całej dyskusji o Czubaku, bo dla mnie to nie jest chłopak, który ma być obok Robaka, tylko docelowo ma być zamiast Robaka. On ma się od Robaka przez ten rok, czy dwa, daj Boże, trzy, nauczyć jak najwięcej, ale nie zapominajmy, że Marcin ma 38 lat w listopadzie, bodajże kończy, więc on niekoniecznie musi grać obok Robaka, tylko właśnie ma się od Robaka uczyć, a obok nich na przykład wracający do zdrowia Przemysław Kita, wydaje mi się idealnym kandydatem na takie 9 łamane na 10 trochę, taki jakiś taki no, wolny właśnie, elektron. Pozwolisz Bartku, bo użyłeś słowa klucza, 9 łamane na 10. Rozmawiałem z Mateuszem Magdziakiem, nawet dwukrotnie gościł mnie w ostatnich dniach na naszej antenie, to jest lewy obrońca Górnika Polkowice i pytaliśmy go mniej więcej o system gry trenera Dobiego i on mówił tak, jeśli chodzi o środek pomocy, no to mamy tam dwóch zawodników, którzy mają inklinację zarówno do gry na szóstce, jak i na ósemce. To jest Mucha i Wacławczyk. I w Widzewie prawdopodobnie będzie wyglądało to podobnie, że w środku pola będzie miejsce dla zawodnika, który będzie w stanie wymiennie z drugim środkowym pomocnikiem albo cofnąć się do defensywy i pomóc obrońcom, albo pójść, podłączy się do akcji, a jak jeden się podłącza, to drugi się cofa i na zmianę, jak ten drugi idzie w górę, to ten drugi idzie w dół, albo operować w środkowej strefie. Tam nie będzie miejsca dla dziesiątki kompletnie. Tak samo w ataku. Jeden ten zawodnikiem, takim najbardziej wysuniętym w drużynie był Michał
Bednarski, król strzelców, przypomnę, poprzedniego sezonu. Natomiast obok niego w parze w ataku grał Szuszkiewicz. Michał Szuszkiewicz, który spełnił rolę takiej właśnie między 9 a 10, taki 9,5, jak ty to, Bartek, określiłeś, ale jednak ten suwak był bardziej w kierunku wychylony, w kierunku dziewiątki niż dziesiątki, że to raczej jest napastnik, ale napastnik przerobiony z dziewiątki na taką fałszywą dziewiątkę. On miał za zadanie przyjąć piłkę, zastawić się, rozegrać, zagrać do dziewiątki, czyli w tym wypadku do Bednarskiego, a Bednarski kończył. Taki był pomysł w Polkowicach. Tutaj myślę, że przyjście Czubaka, jeżeli my w ogóle na razie nie myślimy o Kicie, bo jeszcze chwilę będzie potrzebował, to ja myślę, że Czubak i Robak mogliby się wymieniać tak samo jak też tak ci środkowi pomocnicy. To znaczy w zależności od sytuacji boiskowej raz Robak będzie dziewiątką, a Czubak 9,5, a później odwrotnie, więc ja widzę to uzupełnienie. Zdaje mi się, że tak jak powiedziałeś, Bartek, takim idealnym zawodnikiem 9,5 do tej formacji, do tego pomysłu gry Dobiego, wręcz stworzonym do tego, jest właśnie Przemek Kita. I tylko że na niego trzeba będzie jeszcze poczekać. Także myślę, że jest szansa na to. To jest ciekawe, że właśnie na jakiej pozycji też, no bo to też jakby przyzwyczailiśmy się do tego troszkę, że jednak tego Kitę trener Kaczmarek ustawiał z boku i z tego była no, kawał dobrej roboty po prostu Przemka Kity. A z drugiej strony też pamiętamy chociażby jego wejście z Moka z Wejherowie, kiedy strzelił bramkę, kiedy strzelił w słupek z przewrotki, gdzie po prostu znajdował się tam, gdzie powinien być zawodnik numer 9. A ja bym tu jeszcze dorzucił, tak trochę mam taką małą nadzieję na to, że być może jeszcze jednego młodzieżowca, mianowicie Jakuba Kmitę. Nie wiem, bo on chyba dołączył, tak, do treningów, bo w tak, był na jednym z treningów w tym tygodniu. Mhm. No i to też ciekawe, czy nie wiem, czy to był tylko jeden trening, czy był też później, ale do tego chłopaka ja bym o nim nie chciał zapomnieć, no bo no mnie się wydaje, że on się cały czas rozwija i w tym dobrym kierunku. I naprawdę przypomina, oczywiście w skali odpowiedniej, przypomina Przemka Kitę gdzieś tam w swoich kilku elementach gry. Mam nadzieję, że będziemy mogli też Kubę oglądać w meczach rezerw, w tych transmisjach Widzew TV. I to może być też w ogóle ciekawa jakaś tam próba. Może Kuba Kmita gdzieś sobie po cichu taką drogę wydepcze do kadry, czy do jedenastki, czy do tego, aby wchodzić na zmiany. No tutaj jeszcze bym po prostu zaznaczył właśnie jego obecność. No robi się pomału ciasno. Ciasno się panowie robi trochę, nie? No bo tak, Oyama, Gutowski, powiedzmy na ławce, tak? Bo przychodzą Kun i Michalski. W ataku mamy Czubaka, Robaka, jeszcze Kita wraca, no i teraz jakbyśmy na przykład zaczęli, to wiem, że to taka trochę zabawa jeszcze, bo jeszcze nic nie jest podpisane, jeszcze nic nie wiadomo, różne rzeczy się mogą dziać, ale jeżeli przyjmiemy taki wirtualną jedenastkę z bokami, ze skrzydłami pod tytułem Kun, Michalski, Jatak, Czubak, Robak, no to wracający Kita, powiedzmy w październiku, no mógłby zarówno naciskać na Michalskiego, mógłby naciskać na Kuna, no bo zawsze Michalskiego też można na lewą stronę przestawić, grywał tak w Widzewie. Mógłby Kita naciskać na Czubaka, bo na Robaka to raczej nie sądzę. No ale jeśli za Czubaka, no to automatycznie ten młodzieżowiec. Nie wiem, czy będziemy grali na jednego. Jeśli tak, no to tam też by wymagało jakichś zmian. Więc robi nam się ta kadra naprawdę szeroka. A jeszcze Kmita, o którym mówi Arek, dam depczący. Nie wiem, jaka będzie przyszłość Przemka Banaszaka czy Rafała Wolsztyńskiego. Wydaje się, że jednego już nie chcą kibice w Widzewie oglądać, a drugi najchętniej to by wrócił do Łęcznej, gdzie się dobrze czuje. Nie wiem, no, myślę, że przed nami jeszcze trochę rozstań, panowie, bo ta kadra naprawdę będzie zbyt... Dzisiaj był Mirosław Leszczyński w klubowym radiu i z tego, co nie słuchałem niestety, nie mogłem, powtórka się, nie wiem, nie odbyła. Proszę? Z tego, co nie słuchałem. Tak, nie słuchałem, ale z tego, co... Tak, skrót myślowy. Z tego, co nie słuchałem, to się dowiedziałem, że nie słuchałem powtórki, bo jej nie było, a miałem wtedy czas, a jak było na żywo, to nie miałem możliwości. Ale Mirosław podobno powiedział tak, że 24 zawodników ma być w kadrze. No to jeżeli my tutaj sprowadzimy Michalskiego, sprowadzimy tutaj Kuna, sprowadzimy tutaj Czubaka, jeśli sprowadzimy jeszcze ze trzech obrońców, bo myślę i bramkarza, to mam jeszcze czterech piłkarzy, no to będą jeszcze panowie rozstania. I kto w takim razie? Czy wy macie jakieś typy?
Powrót Michalskiego na pewno się wiąże, jak już wspomnieliśmy o Mirosławie Leszczyńskim, to w jakiś sposób z tym naszym nowym dyrektorem sportowym, tymczasowym czy nie tymczasowym, nie wiem. Na pewno się wiąże, no bo Mateusz Michalski, przypomnijmy, został ściągnięty przez właśnie Mirosława Leszczyńskiego, więc jego powrót pewnie jakoś tam się wpisał w plany dyrektora Mirosława. 24-osobowa kadra. Naczelnika. Wreszcie możemy powiedzieć oficjalnie o Mirosławie Leszczyńskim jako dyrektorze sportowym, bo to pewnie też był jakiś problem, że wcześniej była to taka postać trochę tajemnicza. Natomiast 24 osoby w kadrze, dla mnie to na pierwszą ligę jest w porządku. Też pamiętajmy, że nie wszystkie te plotki transferowe się potwierdzą, to znaczy no nie każdy, na przykład Kun, to też nie jest powiedziane, że on byłby już w Widzewie, albo że jest przymierzany, albo że przyjdzie i on, i jeszcze ktoś, i jeszcze ktoś. Na pewno jest jakaś tam lista zawodników i którzy zostaną wybrani, to będą w Widzewie, a no nie dla wszystkich będzie miejsce, no bo jak ta kadra nie jest z gumy. Też nie mamy, nie wiadomo ilu tych piłkarzy obecnie w Widzewie, jest chyba 16, bo także 17 z Muchą. Więc no i mamy też dwóch rekonwalescentów, tak jakby, no to moim zdaniem będzie jeszcze sporo przyjść, a odejść chyba raczej bym się jakichś takich dużych nie spodziewał. Może raczej takich właśnie pod kątem zwolnienia miejsca na pensję, no bo nie wiadomo jak finanse, nie wiadomo jak ten budżet. Karnety się fajnie sprzedają, no to jest przyjemnie i fajnie, ale nie wiem, czy ten budżet będzie z gumy również, jeśli chodzi o płace zawodników. Być może tutaj jakieś poluzowanie nastąpi. Na przykład pensją chociażby Sebastiana Rudola czy Mateusza Michalskiego, o których mówiliśmy, i sportowo to na pewno są zawodnicy, którzy mogą wnieść dużo jakości w pierwszej lidze, ale no pytanie, jak to wygląda w stosunku cena-jakość i jak ta kadra będzie zbudowana po prostu też płacowo. No w jakimś budżecie muszą się włodarze Widzewa zmieścić. Zerkam, Bartek, w kadrę w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jak ona wygląda, włącznie z Filipem Bechtem, ale bez Jakuba Kmity, ale też z Patrykiem Muchą, to jest 19 nazwisk. Jeżeli zakładamy, że przyjdzie jeszcze bramkarz do rywalizacji, no nie wiemy, czy na 100% przyjdzie. Może nikogo konkretnego nie uda się sprowadzić i zapadnie decyzja, że skoro no nie ma odpowiedniej osoby, no to nie ma co robić sztuki dla sztuki. Bierzemy Konrada Reszka, niech się ogrywa przy Pawłowskim. No bo po co robić transfer dla samego transferu? Jak to się mówi, herbata od mieszania się słodsza nie staje, od samego mieszania łyżeczką, to lepiej już nie robić czegoś na siłę, tylko wziąć Reszkę. No ale to też będzie 20 osoba w kadrze. Potrzebujemy na pewno jeszcze lewego i prawego obrońcy, po jednym. To mamy 22 osoby. No jeżeli dojdzie jeszcze Michalski 23, Czubak 24, powiedzmy ten Kun zaliczmy 20-25, no i pewnie jeszcze jeden stoper, chociaż tutaj no pewności nie ma, ale raczej tak, no bo trzech to jednak przekonaliśmy się w poprzedniej rundzie, że to za mało. To robi nam się 26 nazwisk. No ja bym się spodziewał jednak, tylko jest tutaj Radwański w tym gronie. Jest też w tym gronie Daniel Mąka. I pytanie a propos rozstań, czy właśnie to ta dwójka nam nie zwolni miejsca. Ja wiem, że oni nie są może pod względem zarobkowym na tym topie, chociaż oczywiście tego oficjalnie nie wiemy, ale nie przypuszczam, żeby Daniel Mąka zarabiał dużo w Widzewie i nie przypuszczam, żeby dużo zarabiał też Adam Radwański na tle całej drużyny. Więc jeśli Bartek mówisz o tym, że rozstania jakieś przyszłe, ewentualne mogłyby wpłynąć na zwiększenie budżetu, czy sprawienie, że sobie zluzujemy trochę środków na innych graczy, no to ta dwójka jakoś nie bardzo jakoś wielkich kokosów nam nie da, a wydaje mi się, że jeśli patrzeć na ten skład, no to oprócz Wolsztyńskiego, to chyba tak jest moje zdanie, nie wiem, Makarek, jak ty sądzisz, ale chyba Radwański i Mąka to są tacy najbliżej, jeżeli mielibyśmy ułożyć listę ci, którzy są najbliżej odejścia, no bo Mąka wciąż się waha, jego los, natomiast no Radwański, wiemy, jak wygląda sytuacja. No, też mówiłeś wcześniej o Banaszaku. Jeszcze z Banaszak i Amejo, przepraszam, Marku, przyszedłem w słowo. No właśnie, rozmawiałem z nim w radiu Widzew, to z jednej strony widziałem chęć do tego, żeby spróbować powalczyć, ale z drugiej strony jednak dało się zauważyć, że jakby no, że Przemek płakać nie będzie, jeśli odejdzie do Łęczy. To już dla niego tak naprawdę wybór jakby dla niego lepszego rozwiązania. Biorąc pod uwagę te powiedzmy plotki o Czubaku, to jakby dla niego to nie jest komfortowa sytuacja w tej chwili. Tak naprawdę to ja bym powiedział, że jeśli to się wszystko potwierdzi, to dla niego to jest bardzo zła wiadomość. No, tak myślę.
Co do Radwańskiego, no to oczywiście tu chyba nikt sobie nie wyobraża, że przyjdzie. No niestety, no, można powiedzieć, trochę z kim przestajesz, takim się stajesz. By piłkarsko chłopak pewnie by się przydał i pewnie by się jeszcze rozwinął. I też myślę ciekawe, jakby to zrobił u trenera Dobiego, bo to też by było, myślę, ciekawe doświadczenie dla niego. No ale no niestety, no. No niestety, no, jak nie ma za dużo głowa do powiedzenia, no to tak się kończy, jak się kończy. Nie wiem, trudno jest mi sobie wyobrazić teraz sytuację, że Radwański posypuje w ogóle głowę popiołem, bo to by się musiało wiązać z tym, że ktoś by chyba musiał mu wpłynąć na niego, żeby tak zrobić. I no, a nie sądzę, że ta osoba, która jest z niego najbliżej, w ogóle jest w stanie do czegoś takiego dopuścić. Z drugiej strony, czy kibice w ogóle by to, czy szatnia by się na to zgodziła, czy kibice, no, myślę, że to by raczej już taki temat jest spalony. A masz w ogóle... Panowie, jak ja to mówię, anticipiren, wydaje mi się, że musimy na 23% wykluczyć Radwańskiego z kadry na następny sezon, ale łapię cię teraz, Romku, Bartku, łapię cię za rękę. Arek, a ty w ogóle abstrahując... Ja wychodzę ze studia. abstrahując, a znasz skład z Kaiserslautern, że się tutaj naśmiewasz. Panie Arku, czy w ogóle abstrahując od sytuacji Radwańskiego, całego tego zamieszania, czy w ogóle dla takiego piłkarza w tej układance Dobiego byłoby miejsce, no bo to jest typowa dziesiątka, on to już udowodnił, że ta ósemka to jednak dla niego chyba jednak nie to. W momencie, kiedy wycinamy dziesiątkę... Z drugiej strony, jak go trener Kaczmarek na tej dziesiątce ustawił i on zaczął sobie tam dobrze radzić, to może u innego trenera poradziłby sobie na ósemce i nauczyłby się czegoś przy okazji. Mówię, że nie należy tego wykluczyć. No niestety, jak widać, trzeba rozdzielić Adama Radwańskiego na boisku od Adama Radwańskiego podejmującego niepiłkarskie decyzje, bo jednak tak jak mówiliśmy wcześniej, no ja gdzieś tam trzeba by go zaklasyfikować jako człowieka, który się czegoś nauczył przez ostatni rok i no w jakiś sposób rozwinął też piłkarsko. Wiadomo, że wszyscy będą teraz patrzeć na niego jakby mając w perspektywie jego ostatnie zachowanie. Niestety sam jest sobie temu winien, ale no, jakby oddzielając już emocje od tego, no to wiadomo, że piłkarsko wiosną, no to był zawodnik, który był bardzo potrzebny Widzewowi. No to jeszcze został nam Daniel Mąka, panowie. Ja od siebie dodam tylko, że człowiek, który z jednej strony da nam ogromne zaangażowanie, serducho, widać, że on by się za Widzew dał pokroić, jak to się mówi przysłowiowo. Nie jest wymagający finansowo, mam takie wrażenie, że można byłoby sobie że takiego fajnego rezerwowego za dobrą kasę, fajną, skromną kasę w Widzewie mieć, tylko czy jest sens, tak? No widzieliśmy, że tutaj chyba na niego pomysł jest taki, jeśli w ogóle miałby być, no to chyba, że to na tej ósemce, no ale... No nie wiem, myślę, że ten sparring z Pogonią nie jest jakimś wielkim wyznacznikiem tego, czy Daniel Mąka, już abstrahując od tego, że strzelił bardzo ładną bramkę, czy on rzeczywiście będzie w stanie nam coś dać. Z punktu finansowego i z punktu takiego zaangażowania w grę drużyny, jak najbardziej z punktu sportowego mam duże wątpliwości. Myślę, że już ciężko będzie mu wrócić do takiej dyspozycji, jaką pokazywał w trzeciej lidze, gdzie rywale byli słabsi. Bartek, jak myślisz? Ja tylko spuentuję jednym zdaniem, bo już dobiega nam czas tutaj końca. Myślę, że awans do Ekstraklasy Danielem Mąką i Mateuszem Michalskim byłby bardzo fajną historią. Taką romantyczną. Tak. Stać nas, Arku, na romantyzm w tym momencie? Czy będzie typowy realizm? Nie wiem, nie mam dostępu do księgowości. Nie, to jest takie to stać, to takie bardziej tak nie finansowo. Tylko to właśnie pod kątem. No to nie wiem, można sobie też zadać pytanie, czy chciałbyś, nie wiem, wchodzić na przykład, nie wiem, z Mąką i Michalskim do Ekstraklasy, czy z trzema młodymi, którymi będziesz w tej Ekstraklasie grał przez następne 4 lata. No to jest też dobre. I z tymi. No to myślę, że inwestora wreszcie znaleźć. Się raczej nie da chyba zrobić. Musisz tego inwestora, Bartek, w końcu znaleźć. Dobra, panowie, na koniec jeszcze dwa słówka dosłownie. W sobotę gramy Puchar Polski. Czego się możemy w Skierniewicach spodziewać? Gramy pierwszym garniturem, jedziemy jak po swoje. Dobi dalej testuje, dalej daje drugiemu garniturowi pograć. Potraktujemy Puchar tak
poważnie, czy po widzewsku. Chociaż ostatnio Puchar Polski był piękny, jakby nie było, bardzo miłe wspomnienia. Trener Dobie nie wydaje się takim człowiekiem, który chyba odpuści, nie wiem, czy Jarek zgodzi. No nie, w życiu, to jakby nie sądzę, że padnie pół słowa o tym, żebyśmy, nie wiem, jakoś tak podeszli do tego meczu, żeby małym nakładem sił na przykład, no nie ma opcji według mnie, no mówię, gdzieś tam miałem jeszcze przyjemność taką krótką pogawędkę z trenerem uciąć, to jest taka postać, która w ogóle nie przyjmuje do wiadomości raczej czegoś takiego, ma być pełne zaangażowanie w każdym możliwym aspekcie, wysoka intensywność i tyle. No, ale, to wszystko, tylko... ale to wszystko, panowie, może być, ale wykonywane przez innych wykonawców, realizowane. Czy raczej postawimy na pierwszy garnitur, jak uważacie? Czy ale sam zauważyłem, że tak prawdę mówiąc, na ten moment to nie mamy za wielu tych zawodników, więc właściwie pierwszy, jedyny garnitur, chyba że mówię, że tutaj coś się zmieni. Do co tu mamy dzisiaj za dzień, tak w ogóle? Środę, panie Arkadiusz, widzę, że te prace nad tym projektem naprawdę cię tu mocno uziemiły. Więc to jakby czasu jest niewiele, tak, ale no zobaczymy. Poza tym, no nawet jeśli przyjmiemy, że jedziemy, chociaż wiadomo, że Unia to jest też drużyna trzecioligowa, ale jeśli jedziemy w sobotę grać Puchar Polski i nie wiem, załóżmy, nie wiem, ktoś przyjdzie w piątek, no to co, już ma grać od razu? No przecież pojęcia nie będzie miał, o ile nie był wcześniej zawodnikiem Górnika Polkowice, co ma robić na tym boisku, nie? Więc może... A z drugiej strony też dobry moment może i na takie wejście znienacka, no bo to jednak pamiętajmy, że to jest trzecia liga i w tym momencie to jest absolutnie obowiązek Widzewa, żeby z trzecioligowcami wygrywać tak jak z Pogonią Grodzisk. Bartku, chciałbyś coś na koniec dodać? Dwa słowa? 9-1... Raczej bym się nie obraził na powtórkę. Ale to 1-9 w tym wypadku. 1-9. A ja wiesz, zawsze widzę na pierwszym miejscu stanę. A, no to przepraszam. Panowie, oby po zwycięstwo, bo ja wam mówię, w 1-16 Jaguar Kokoszki, który sprawi sensację, wyeliminuje Puszczę Niepołomice. To może być ostatnia okazja w życiu, żeby pojechać na Jaguara Kokoszki. Jeszcze wspomnijcie za moje słowa za tydzień. No za tydzień może nie, bo nie będzie jeszcze tego losowania. Ale zobaczymy. Dobra, nie przedłużamy. To zrobimy wtedy trójkąt ze stadionu tego Jaguara. Ja sobie inaczej nie wyobrażam. O stadionu bym tego nie nazwał. A właśnie, a propos, a mają grać, podobno, nie wiem czy słyszeliście, mają grać z Puszczą w 1.32 na starym stadionie Lechii Gdańsk przy Trauguta. To też jakaś taka historia zatoczyła koło. Fajnie byłoby tam pojechać znowu do takich kokoszek, do takich, bo to Gdańsk praktycznie. Tak, do Gdańska. Okay. Ostatnio jak tam byłem, to tam wybijali szyby w autobusach i mieliśmy bliskie spotkanie trzeciego stopnia na uliczce przy stadionie Lechii, no, ale to było... Takie chuligańskie akcenty na koniec Trójgłosu. Może poproszę Marka, żeby rozwinął za tydzień. To był magazyn Trójgłos, który w tym tygodniu właśnie dobiegł końca. Bartłomiej Stań do... Dziękuję serdecznie, do Widzewa. Arkadiusz Stolarek. Dzięki, do usłyszenia. I Maciej Wojciechowski, trzymajcie się, cześć. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.